jest z nami Kamil Bożko. Cześć wszystkim. No, walczysz 4 grudnia na gali Kings of Sanda. Kto będzie twoim przeciwnikiem? Moim przeciwnikiem jest Robert Krawczyk. Jest to mój kolega z kadry. Znamy się ze wspólnego wyjazdu na Mistrzostwa Świata juniorów do Singapuru. No, znam go też z zawodów. Walczyliśmy na finale Mistrzostw Polski w 2010 roku. Walka była wyrównana, po dogrywce ja wygrałem. Został tam zdyskwalifikowany za faulę. No, ale była bardzo wyrównana. No i co? No to wszystko o nim. Właśnie, bo jesteś mistrzem Polski Muay Thai, jesteś mistrzem Polski K1, jesteś niepokonany bodajże od 3 lat w sandzie. I jakie masz sportowe plany na przyszłość? Sportowe plany? No, zamierzam mocno trenować. W sandzie jestem niepokonany na razie w juniorach. W seniorach przegrałem jedną walkę na Fighters Arena Łódź. Była to walka z Pawłem Osuchem. Plany na przyszłość? Na pewno chcę zawodowo startować. Zająć się tym tak na poważnie. No zobaczymy, czas pokaże. A powiedz nam, Kamil, z kim i gdzie przygotowujesz się do tej gali i ogólnie? Przygotowuję się cały czas w Copacabanie u Igora Kołacina. Chodziłem też na sparingi na Politechnikę z Adrianem Kołciukiem, jest to wicemistrz Polski seniorów K1, tegoroczny. Na razie w Copacabanie, tak, tylko tam trenuję, no. Powiedz, Kamil, jakbyśmy porozmawiali odnośnie sandy, bo to będzie prawdopodobnie dyscyplina olimpijska, czy masz jakieś tam plany, że wtedy chciałbyś, w tym roku 2020, to jest jeszcze kawał czasu, ale czy chciałbyś wtedy wystąpić na tej olimpiadzie w sandzie? Na pewno. Będę cały czas startował w sandzie, startuję równolegle w Muay Thai, w K1, zamierzam coś tam w MMA działać, może niedługo. No, jak wejdzie na olimpiadę, jak mi się uda, bardzo chętnie bym pojechał. A czy myślisz, że sanda jako odmiana sportu walki ma szansę w Polsce zaistnieć? Tak jak boks, tak jak ostatnio to zrobiło MMA? Ma szansę na pewno, jest to bardzo widowiskowa dyscyplina. Są tam rzuty, jest boks, kopnięcia z kickboxingu i różne takie, różne na przykład myki z wuszu, co jest niespotykane w Muay Thai, sidekick czy coś. No nie wiem, na razie w Polsce jest bardzo nieznana. Nieznana, no, jest na razie pierwsza edycja gali Kings of Sanda w niedzielę. Również tam walczę, mój trener też. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Dobrze, Kamil, życzę ci powodzenia 4 grudnia. Dzięki. I dzięki za wywiad. Dzięki.